Konwerter. Dodawanie modeli 3D do bazy użytkownika. Aby dodać model 3D do bazy użytkownika, należy w górnym pasku menu odszukać ikonki Konwerter. Następnie w lewym pasku menu mamy możliwość dodawania pojedynczych plików bądź folderów. W przypadku folderów musimy pamiętać, iż folder wcześniej powinien być przez nas rozpakowany. Po zaznaczeniu folderu wybieramy w przycisku Wybierz folder. Na listę plików do konwersji zostanie dopisany pierwszy element. Jeśli wybierzemy przycisk Dodaj pliki, musimy odszukać pliki, które zostały przez nas wcześniej pobrane. Wśród plików pojawia się w moim przypadku plik, który jest spakowany w formie 7-zipa. Oznacza to, że model ma przypisane materiały. Pozostałe modele tych materiałów nie posiadają. Zaznaczyłam oba pliki. Otwieram. Kolejne pliki zostały dopisane do listy. Następnie zaznaczam pliki do konwersji. Wybieram przycisk Konwertuj. Po chwili modele zostaną przekonwertowane. Wybieram pierwszą pozycję. Sprawdzam, czy wymiary pod modelem są zgodne z wymiarami, które znajdują się w prawym pasku menu. W tym przypadku zgadza się współczynnik skali i wymiary są właściwe. Model nie został umieszczony do pobrania z zapisaną paletą materiałów. W związku z tym model powstawienia do projektu będzie pozbawiony materiałów. Zmienię mu jeszcze typ. Poprawię nazwę. I dodam do bazy. Zaznaczam kolejną bryłę. W tym przypadku wymiary, które znajdują się pod modelem, owszem zgadzają się z wymiarami z po prawej stronie, jednak jest niewłaściwy współczynnik skali. W skalowaniu wybieram właściwą jednostkę i przeskalowuję model. Model nie ma również przypisanych punktów stawienia. W prawym pasku menu wybieram punkt narożnik dolny. Zmieniam typ. Dodaję do bazy. W przypadku zegara została wczytana paleta kolorów. Poprawiam poziom wstawienia, tak aby zawisł na ścianie. Typ zmieniam na zegary. Zanim dodam do bazy, sprawdzę jeszcze wymiary. Poprawię nazwę, dodaję do bazy. Modele zostały umieszczone w bazie użytkownika. Wyłączam konwerter. W dolnym pasku menu odszukuję przycisk Elementy wnętrzarskie. W bazie odszukuję bryłę. Zaznaczam ją i umieszczam w projekcie. Przechodzę do wizualizacji. We wizualizacji w elementach wnętrzarskich odnajduję bazę użytkownika, typ, na podłodze umieszczam sofę. Odnajduję kolejny element, zmieniam tryb przesuwanie ściana i przyciągam na ścianę zegar. Modele wstawione do bazy użytkownika, które nie posiadają materiałów, powinny być oteksturowane. Przełączam się na właściwości materiału, wybieram narzędzie do pobierania materiału, szczytuję materiał z brył znajdujących się w projekcie i przeciągam kubełkiem na bryły wstawione przed chwilką. Jeśli chcemy zapisać paletę materiałów, należy zaznaczyć jakikolwiek fragment obiektu, a następnie we właściwościach materiału skorzystać z przycisku Zapis palety obiektu. Model po ponownym wstawieniu do projektu umieszczony zostanie od razu z przypisaną paletą. Dziękuję za uwagę.